którą będę zamierzać do nowego mieszkania. I właściwie to tyle. Dzisiaj jestem ostatni dzień w domu. Jutro jadę na stare mieszkanie. Będziemy się pakować, przewozić rzeczy do nowego mieszkania. Później w piątek planujemy posprzątać całe stare mieszkanie. No ja mówiłam od początku, dlatego chciałam zmienić małe. No tak, ale no... Myślisz tak przez konsumpcjonizm. Zaufałem ci, że to dobre jest. A ja nie wiem. Będziemy robić kawę? Będziemy robić pumpkin spice latte. Ale nie mam mleka roślinnego, to trzeba kupić. To kupimy małe. Nie ma małego. Chociaż teraz jak to nie? Tymbarki mają te być teraz. No te małe są tym barki. Ale są w Lidlu już? No mi się wydaje, że są. Z maszyn chyba nie ma. Patrz to. Widziałam ją chyba ostatnio albo. Widziałam w ogóle o takim funkcji. Pokaż to. Pokaż to na kamerze. Pokaż to na wizji. I teraz się robi. Wow. Ja bym tego nigdy nie sprawdziła nawet. Ja będę pewnie kiedyś zobaczyła przez przypadek za dwa lata albo coś, jakbym już nie miała tej rzeczy. This is my pride and joy. Pumpkin spice. By Moonin. Musimy ustalić jakiś w ogóle priorytet pakowania się. No to muszę walić, tego nie pakuj, odłóż to na bok. Ja to nie wiem, sprzedam na Vinted. Ja tego chyba raz użyłam czy dwa. O, są jeszcze jedne. To jest mody. Nie są! Są! A chodzisz w nich? Jak mam w nich chodzić? To są od 3 lat u ciebie! Mieszkam tylko 2. Jak do tego jednego damy piżamy, może co? Może ma na pewno do tego tam coś zrobić. No, ale to... Trzeba wypalić. Będziemy jechać do niej 2 razy. No i dobra. No i dobra. No i dobra. Ja, jak jechałyśmy tutaj, ja byłam 100% pewna, że wszystkie rzeczy wejdą. I... A tu, wiesz... No nie mówię o butach, Zyszka, i o kuchni. Ale ja byłam pewna, że te wielkie walizy wejdą wszystkie ubrania nasze. I te kurtki z zewnątrz też. Nie wiem, co się stało. Very mindful. Very demure. The demurest. Właśnie to mi chodzi, piersi polegli w bitwie, żeby to najpierw się otwiera, a tu zrobimy naklika. Hop, ona odchodzi, tu się ciągnie. Tu już jest LED, nie świeci. Ja się nazywam. I możesz pobić te szuflady teraz, tam w tym roku, a ja zacznę wykonać rzeczy po prostu. Okay. Przenoszenie rzeczy jest najgorsze. A to dlatego, że po prostu musisz je znosić i wynosić i w ogóle i... Nie widać cię w ogóle. Teraz cię widać. Już wycieram do tego kalaksa, też to wycieram. Mam teraz taki ładny tu... Ja w ogóle musimy kupić jeszcze może jakąś bagietkę taką do piekarnika, 2.
bo my tylko pokawał, nie mogę jeść tej pizzy. Zastanawiam się, czy nie wziąłem się na wszelki wypadek. Weźmy, na przykład. Jak życie na śniadanie. Hej, jeszcze raz, musisz rękę wyciągnąć i tak, no. Mam tak spierzchnięte usta, że ledwo mogę mówić, ale w końcu mam chwilę, żeby usiąść i porozmawiać o tym, co w ogóle się dzieje. Bo oczywiście jesteśmy w samym środku przeprowadzki, musimy ogarnąć nowe mieszkanie, sprzątać stare i zaczynam studia za jutro. Na weekend lecimy do Włoch i oczywiście jestem chora. Nie wiem, czy kiedyś opowiadałam o tym tak dokładniej. Na pewno mówiłam, że mamy współlokatorów. My mieliśmy dzielony pokój, przez to były jeszcze dwa pokoje i była jedna łazienka i kuchnia. I mieszkaliśmy w ogóle tutaj 2 lata. I także to jest tak dziwnie teraz, jak wszystko jest stąd zabrane i ten pokój znowu jest taki biały jak na samym początku. Ale tak, wyprowadzamy się, teraz będziemy mieszkać sami. Na razie mieszkanie jest jeszcze w stanie, no może nie surowym, ale jest jakby jeszcze dużo kroków, które trzeba podjąć, żeby ono było takie bardziej mieszkalne. Można już tam funkcjonować, ale myślę, że jakby cały remont będzie zamknięty, mam nadzieję, przynajmniej w październiku. Dzisiaj jeszcze jestem w starym mieszkaniu, to jest nasz ostatni dzień. Mamy dzisiaj oddać klucze. Musimy zabrać rzeczy z lodówki, bo do nowego mieszkania dzisiaj dopiero lodówka nam przyjdzie, mam nadzieję. Jeszcze mamy tutaj jakieś pierdoły, jakąś pościel do zabrania, jakieś rzeczy z łazienki drobne. I musimy podkurzać. Generalnie to jest już posprzątane, tylko trzeba podkurzać, umyć podłogę, zobaczymy. No i zdać mieszkanie. Czy będę za nim tęsknić? Nie wiem. Pewnie nie, to znaczy teraz będziemy mieszkać sami, więc jest to na pewno duży komfort dla nas. Ale to już gołąb. Chciałabym powiedzieć, że jestem excited. Ale szczerze, realia przeprowadzkowe są okropne i jestem już tak zmęczona tą przeprowadzką. Jeszcze tak niefortunnie nam wypadł ten wyjazd do Włoch, bo ustaliliśmy go w lutym i jakby już byliśmy pewni, że będziemy wtedy po przeprowadzce, bo jakby planowo mieliśmy się przeprowadzać na początku września, ale się przedłużyło i zostaliśmy jeszcze tu na wrzesień. Także szczerze, ja już kocham oglądać vlogi przeprowadzkowe. To jest jeden z moich ulubionych vlogów, ale to dobrze wygląda tylko na filmach. Także to jest ostatni mój vlog w tym pokoju. No i jutro na studia. Co pewnie nagram w następnym filmie. To będzie mój ostatni rok studiów. Licencjatu. Czy ja w ogóle wyglądam dla was na osobę, która ma pisać licencjat? Także skończę tutaj ten film, bo po prostu nie mam nic więcej ciekawego do powiedzenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali mnie w tym mieszkaniu, moje wzloty i upadki. Było kilka filmów z tego mieszkania, które bardzo lubię. Dziękuję temu mieszkaniu za white aesthetic, który często wykorzystywałam w swoich miniaturach i który lubiłam w swoich miniaturach. Na pewno dzisiaj, jak już ogarnę wszystko, będę oglądać stare filmiki z tego mieszkania. To znaczy pierwszy, mój pierwszy vlog z tego mieszkania. No dwa pewnie, bo mam jeden przeprowadzkowy, zapraszam na niego. I drugi z pierwszego tygodnia uczelni. Również na niego zapraszam. Może też obejrzę początek mojego drugiego roku. Nagrywanie tobie jest naprawdę fantastyczne. Kiedy masz ochotę, wracasz do tego, co było kiedyś. Zanim skończę ten film, to chciałam się z wami podzielić tym, ile rzeczy my musimy jeszcze dzisiaj zabrać, bo to jest niepoważne. Nie wiem, czy mogę pokazywać nóż, więc go zasłonię. She's my baby. She's huge though. Ja chcę być tą osobą, która nagrywała filmiki o segregowaniu lodówki i uzupełnianiu i w ogóle. She's gorgeous!